Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Były już tunery Pico T265, był tuner T265 Pro, była również wersja T265 Plus. Czas na ostatniego, najmniejszego, ale wcale nie najsłabszego przedstawiciela z tej serii, z tej linii, a mianowicie Nano T265 Plus. Nazwa wskazuje, że jest to mniejszy krewniak T265 Plus. Bez nano. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Słuchajcie, jeżeli chodzi o opakowanie, to ono jest zdecydowanie najmniejsze z tych wszystkich. Nawet nie ma porównania. Jak sama nazwa wskazuje, nano tuner to i nano opakowanie. Ono jest bardzo kompaktowe, w zasadzie wielkości instrukcji obsługi złożonej na 4. Mam informację o nazwie modelu Nano T265 Plus, standard DVB T2 i DVB C, czyli telewizja naziemna, telewizja kablowa, wsparcie dla Wi-Fi podłączone przez USB, 10-bitowe kodowanie również wspiera. Mamy również informacje o HDMI, czego nie było zresztą w modelu, słuchajcie, zwykłym. Tutaj mamy, nie mamy informacji o HDMI. I mamy również oczywiście standardowo ten pilot 2 w 1. Informacje o kodeku HEVC. Miejsce. Producent jest oczywiście z Grecji, ale miejscem produkcji jest People's Republic of China. A, jeszcze słuchajcie, druga strona. Tutaj mamy poglądowe zdjęcie, jak mały jest ten Nano T265 Plus. W zasadzie to jest, słuchajcie, stick taki jak dongle typu Amazon Stick czy Mi Box Stick. Mamy informacje oczywiście o głównych parametrach, w języku polskim chyba nie, główne języki, po angielsku oczywiście informacje o wsparciu dla telewizji, jeden tuner otrzymujemy, kodek H265 Hz jest wspierany, standardowe formaty, informacje o portach USB, HDMI, wejście podczerwieni, wejście antenowe i USB. Oprogramowanie można aktualizować poprzez USB. No i podstawowe, słuchajcie, funkcjonalności. Wspiera aplikacje YouTube i pogodynkę. Tyle jeżeli chodzi o opakowanie. To w środku mamy instrukcję obsługi. Tutaj może się ona przydać. Widać, jak niewielki jest ten dongle. 12 mm grubości, 27 szerokości i 80 długości, czyli w zasadzie jak dysk SSD NVMe. Mamy też, dlaczego mówię, instrukcja może się przydać, ponieważ tutaj będziemy mieli sporo elementów, ale może o tym za chwilę. Słuchajcie, otrzymujemy sam nano tuner i on jest naprawdę malutki, słuchajcie. Malutki, tu mamy logo producenta, Nano T265 Plus, HDMI, chociaż nie z tej strony. Tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, podczerwień, antenę, ale na tym mniejsze złącze, dlatego prawdopodobnie będzie przejściówka w zestawie. Tu mamy HDMI z tej strony. Ciekawe, czy to się będzie grzać, bo dosyć dużo jest tych otworów wentylacyjnych, ale w praktyce zaraz zobaczymy, co jest, czy otrzymujemy w zestawie. Oczywiście tutaj już musi być coś takiego, bo jeżeli to jest takie małe, no to musimy niestety wyprowadzić port za telewizor czy za monitor do przodu. A jeżeli do przodu, no to, bo to będzie w zasadzie wisiało z tyłu na porcie HDMI, to możemy po prostu nie mieć zasięgu dla pilota i trzeba w zestawie, chyba tylko w wersji Pro był standardowo taki dongle do podczerwieni. Tutaj też go otrzymujemy. Co jeszcze dostajemy oprócz tego? Słuchajcie, pilot. Z tych podstawowych modeli, tutaj niestety nie z wersji Pro, i taką przejściówkę, czy w zasadzie dwie przejściówki, bo jedna jest chyba do HDMI,
Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, jedna to jest przedłużka HDMI. Czyli tak, żebyśmy mieli łatwiejszy dostęp do portów HDMI, bo one nie zawsze w telewizorze są łatwo dostępne. Niekiedy są jakoś pionowo, są zajęte, leżą koło siebie, więc może być to zablokowany port. Mógłby się nie zmieścić tunel, więc tunel podpinamy przez przedłużkę HDMI. A tutaj mamy, słuchajcie, w zasadzie co to jest? USB z jednej strony. Z drugiej strony też USB i USB typu C. A to ciekawostka. Trzymujemy rozetkę na USB typu C. Sama w sobie jest dosyć trochę warta. Tutaj mam jeszcze port USB typu C. Jestem zaskoczony, że nie użyli starszego USB typu micro USB, bo no, klasa sprzętu raczej by na to wskazywała. A tu taka miła niespodzianka, nowoczesny port jednak USB. I teraz tak, słuchajcie, tu możemy sobie podłączyć USB antenkę, jeżeli chcemy. Oczywiście opcjonalnie, bo jej nie ma w zestawie. To możemy podłączyć pod telewizor, jeżeli mamy port USB. Jeżeli nie mamy, no to musimy sobie załatwić jakiś starą ładowarkę od telefonu komórkowego. Może nie być aż tak bardzo stara, bo musi mieć osobno wejście na kabel. I słuchajcie, podłączamy jeszcze tutaj antenę, jeżeli chcemy. Pytanie, czy on będzie na pewno wymagał dodatkowego zasilania. Z tej strony oczywiście podłączamy, słuchajcie, pod czerwień, to wyprowadzamy z przodu. Nie wiem, czy tu mi jeszcze czegoś nie brakuje w zestawie. Ależ oczywiście, że tak, bo są jeszcze dwie baterie, które mi wypadły. I słuchajcie, przejściówka na duże złącza antenowe, tak jak mówiłem, bo to jest wersja wąska. Tutaj mamy przejściówkę na pełne złącze antenowe, tak żeby można było podłączyć do standardowego kabla antenowego. Słuchajcie, no tak wygląda w pełni podłączony sprzęt, jeżeli chodzi o Nano D265+. Tak wygląda sprzęt. Trochę kłopotliwy może być w instalacji. No nie jest raczej dla starszych ludzi, bo tutaj trochę klocków Lego jest. Natomiast z plusów na pewno jest to, że możemy to schować z tyłu. W ogóle nie będzie widoczne, czy za monitorem, czy za telewizorem. I w zasadzie będzie jedyną rzeczą, która będzie widoczna, to będzie tutaj taki mały odbiornik podczerwieni. Sytuacja najbardziej skomplikowana jest w modelu Nano, bo antenkę montujemy tutaj na dodatkowej przejściówce. Słuchajcie, tutaj mam pewien problem. Aha, słuchajcie, bo nie, no dobrze. Ale włożenie do tej przejściówki anteny może być problematyczne, niestety. Weszła, ostatecznie weszła, czyli w modelu Nano antenkę możemy wystawić gdzie chcemy, o ile długość kabla nam na to pozwoli oczywiście. Swoją drogą, ciężko się teraz wyjmuje. Aha, słuchajcie, antenka się jeszcze obraca. Nie, że możemy ją obracać w tym zakresie, to jeszcze możemy ją obracać o tak. Słuchajcie, tradycyjnie nie będę przedłużał tego materiału wideo do kilkudziesięciu minut, tylko podzielę go na dwie części. Jeżeli będzie potrzeba nakręcenia kwestii oprogramowania, to dajcie znać w komentarzach. Łapki w górę oczywiście motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów, więc jeżeli Wam się spodobał materiał, to proszę o łapki w górę. Subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie ominęły Was żadne nowe materiały.
No i oczywiście, jeżeli chcecie, żebym nagrał materiał o oprogramowaniu, to napiszcie o tym w komentarzach, a ja gdzieś tutaj Wam taki film, jeżeli go dokręcę, zamieszczę. Hej, hej, do kolejnego materiału.